Dzisiaj znajdujemy się we wsi Czarnowo, położonej w Kotlinie Toruńskiej. Wieś prawie z każdej strony otoczona jest wodą. Mamy tutaj wody dwóch kanałów, które odwadniają tą część Kotliny Toruńskiej. Są to kanał górny i kanał dolny. Wieś położona jest na takim niewielkim, bardzo niewielkim wzniesieniu pomiędzy tymi kanałami. Niedaleko, kilkaset metrów stąd, płynie także rzeka Wisła. Wieś została założona w średniowieczu. Wspominają o niej już źródła z XIII wieku. Początkowo była własnością książąt mazowieckich, którzy przekazali tę wieś biskupowi Chrystianowi, który miał chrystianizować tą część Prus. Następnie wieś znalazła się w rękach krzyżackich, kiedy to książę Konrad Mazowiecki całe te tereny ziemi chełmińskiej przekazywał krzyżakom. Historia wsi jest złożona z kilku etapów. Do XV wieku była to wieś szlachecka, własność rycerskich rodzin z ziemi chełmińskiej. Po wojnie trzynastoletniej, po roku 1466, wieś została przekazana jako takie wynagrodzenie, można powiedzieć, za udział mieszkańców Torunia w wojnie trzynastoletniej, za ich wkład w pokonanie krzyżaków właśnie miastu Toruniowi. I do Torunia ta wieś należała aż do początków XIX wieku, kiedy właśnie rozbiory i w trakcie tych rozbiorów Toruń stracił te wszystkie swoje posiadłości. Za moimi plecami znajduje się najstarszy zachowany w Czarnowie budynek. Jest to kościół parafialny pod wezwaniem świętego Marcina, biskupa. Kościół pochodzi z końcówki XIII wieku. Jednak więcej o historii tego kościoła i o samej parafii opowie nam ksiądz dr Dariusz Kajzer. Znajdujemy się we wnętrzu kościoła świętego Marcina. Jest z nami ksiądz proboszcz, szczęść Boże, szczęść ksiądz Boże. Dariusz. I mam do księdza teraz takie pytanko. Jak stary jest ten kościół? Która jego część jest najstarsza? Najstarsza część kościoła jest przed nami, to jest prezbiterium. Prezbiterium zostało wybudowane około roku 1300. W centralnej części prezbiterium mamy ołtarz XVIII-wieczny. Główną sceną tego ołtarza jest ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny, a na górze mamy figurę naszego patrona, świętego Marcina biskupa. Odpust parafialny ku czci naszego patrona obchodzimy 11 listopada w święto naszej też niepodległości. Boczne ołtarze, oczywiście też XVIII wiek i tutaj też w ołtarzu mamy symbol pelikana, czyli symbol Chrystusa. Pelikan swoją krwią karmi swoje dzieci, a Chrystus swoją krew przelał na krzyżu, żebyśmy wszyscy mogli mieć otwartą drogę do zbawienia. A nawa główna, w której teraz stoimy? Nawa główna, ona została wybudowana w wieku XVIII, więc jest to już czas późniejszy. Dobrze. A ten piękny kasetonowy strop nad nami? Kasetonowy strop, on pochodzi z początków XX wieku, prawdopodobnie z 1927 roku. I mamy tutaj taki trochę przekrój od gotyku w architekturze poprzez barokowe ołtarze i taki trochę bardziej nowoczesny strop. A jakby ksiądz miał takie pokazać najstarsze rzeczy w tym kościele, jakieś takie ciekawostki? Mamy kilka takich ciekawostek, między innymi w ścianie wmurowany jest fragment tablicy nagrobnej, która pochodzi z 1535 roku, z XVI wieku. No, mamy też wejście do wieży, które kiedyś było głównym wejściem do kościoła. Drzwi pochodzą z 1631 roku. No i chyba tutaj najstarsza rzecz przy dawnym wejściu do kościoła, kropielnica kamienna, ręcznie na pewno wykonana, która pochodzi z czasów średniowiecza. Dobrze. A mam pytanie, bo ksiądz troszkę też egzotyki chyba zaznał, że tak powiem, że Czarnowo jest takim już trochę na emeryturę miejscem, a wcześniej gdzie ksiądz przebywał? Do emerytury mam jeszcze 25 lat, tak więc myślę, że jeszcze ten czas się przedłuży, ale przedtem 7 lat pracowałem na misjach w Papui Nowej Gwinei, koło Australii, w Oceanii. Pracowałem przez 7 lat w górskiej dżungli. No, to taka trochę przejście z górskiej dżungli do tutaj naszego kujawsko-pomorskiego Czarnowa. Nie było szoku? Nie było szoku, nie było szoku. Wbrew pozorom ludzie na całym świecie, nawet w Papui Nowej Gwinei, tak oddalonej, są całkiem podobni. Też bardzo sympatyczni ludzie, którzy są związani z Kościołem i bardzo chętni do tego, żeby też pogłębiać swoją wiarę i bardzo duża satysfakcja z pracy też dla Kościoła, dla Pana Boga i dla tych ludzi oczywiście tutaj i w Papui Nowej Gwinei.
Dobrze. Bardzo serdecznie zapraszamy do Czarnowa. Możecie zobaczyć tutaj wspaniały gotycki kościół. Okolica też jest całkiem ładna. A jeżeli ktoś będzie miał ochotę, można podejść do księdza proboszcza. Na pewno opowie o kościele jeszcze kilka ciekawych rzeczy, a pewnie też parę o swoich podróżach.